Witam kolegów hodowców. Pogoda ładna, słoneczko świeci. Niby ładnie, ale mrozi. Zimno bardzo. Także na podwórku nie chce się przebywać. Szybko do gołąbków pokarmić i tak to tu sobie siedzą, korzystając trochę słonka. A ja dziś będę wysyłał młode gołąbki dla kolegi hodowcy. Wchodzimy do gołębnika. Młodzież czeka, już po ziemi sobie biega, już sobie je. O, woda zamarzła. Trzeba zmieniać pojniki, bo marznie. Do piwnicy chować. Przyszła nam ziwa na wiosnę. Także o, tu mamy młodziaki, które pójdą do kolegi. Tego już nawet pokazywałem na filmie z córką. Aj, gdzieś ty uciekasz. Jesteś pojedzony? O, taki młodek. Tu idzie do kolegi. O, tutaj też jesteś, gamoniu. O, masz jajeczko, tam masz jajeczko. Chodź, pakujemy. O, klatki. Tu też siedzi. Też już tam samiczka zdążyła. One już skaczą sobie po celach. Chodź tu. Łobuz. O, jest. Ale żwawy. Taki młodziaczek. Tak, i jeszcze gdzieś tu powinien być. O, udało się ją złapać. Samiczka wbiła się do gniazda, gdzie były mniejsze młode. Ją już rodzice nie chcą karmić. To poszła, że tak powiem, się wbić do innej rodziny. Także tak to wygląda. W przyszłym tygodniu tam będą kolejne 4-5 młodych, które urosną, bo tutaj dorastają, a później już będą kolejne młode, które obrączkowałem. Zresztą zaraz je zobaczymy, jak rosną. Włożę sobie go do klateczki. Idziemy pakować. Mucha strasznie. Pokażę, jak rosną. Widzicie, tu są kolejne. Kwestia 2 tygodni. I po gołębiach lotowych i rozpłodowych tutaj już są równo młodziaki. Zobaczcie, jak sobie rosną. Będzie płowek, czy nie? O. Nie no, płowy. Rudy może nawet. O. Rosną. Mimo mrozu, mimo zimna się nimi rodzice ładnie opiekują. Ładnie tutaj rosną. O, takie. Koledzy, którzy mają zamówione młode, proszę zadzwonić, czy chcą początkiem kwietnia młode.
czy ewentualnie później, bo jajka zostaje przełożone i po tych najlepszych parach, jakby teraz jeszcze siedzą na jajkach roczniaki i rozpłód, bo miał zabrane, też po kolei nakarmione. Rudych niestety nie widać, same niebieskie. Tu nasza leńca, tam dwa zostały, ale pięknie chowa. O, jakie byczki. Tak się wszystko niebieskie, widać jakie kupy. O, ładne, zdrowe, wszystko elegancko. Tu pod rusztami widać. Nic młotkiem klapią. A, ale bijesz? O. Stare mają też białe dzioby. O. Nic im nie brakuje. Tu może jakiś rudzielec? Albo siwek też. Aha, tu też mam inny typ. Razy kupiłem na szybko, bo nie było miski kartonowe. Także mam tu w sumie trzy rodzaje misek. Gipsowe, kartonowe i plastikowe. Tu na dole chyba jest rudy i to na dodatek pstry. O, widać pstre lotki. Prawdopodobnie to będzie rudzielec. Na pleckach, o, może będzie widać. Tak, to będzie rudy. Będzie rudy, o. Teraz to widać tutaj. Jak rude piórka i to krwisto rudy taki. Czy nakrapiany rudy będzie. A ciemne rude mówię. Także jest jeden rudzielec. Udało mi się jednego odnaleźć rudzielca. Pstra ruda będzie. O, tu jaki byczek sobie siedzi. Wiesz? Tak tutaj wyglądają te młotki. Tak jak wspominałem, najlepszym parą pozabierałem jajka pierwsze. Już mają drugie jajka naniesione. O, siedzą. Tu są jajeczka. W tych jajeczkach kryją się młode. Ich brat był 15 na wystawie ogólnopolskiej. O, tu w zdrowiu wszystko. Zobaczcie, jak puch porzucany na kupach się trzyma. Tutaj też jajka zabrane. To jest, po nim miałem najlepszą lotniczkę w 2018 roku. Dyplom miałem za nią z sekcji albo oddziału, już nie pamiętam, czy była pierwsza, druga, czy trzecia. W każdym razie w 2018 roku po nim była lotniczka. Także on też no teraz ma jajka, bo miał zabrane. Nie wiem, czy widać rudzielec. Siedzi na jajkach. O. Rudy. No bo wiele osób pyta mnie o rudę, więc no trzeba je po czymś wychować. O, może tu nie mam czysto, ale zobaczcie jaki kał. Nie wiem, czy to widać. Puszek się trzyma na ten kale. O. Jakie kupy. Jak to się można z nimi grać w bala. Tu siedział po nocy. Takie kupy zrobione z puchem. To idziemy dalej pakować te młodziaki, bo już tak przeszłem po gołębnikach. Wam pokazać, jak to wygląda. Mucha wiatr strasznie, także chcę zapakować te gołąbki do wysyłki. O, jakby ktoś jeszcze nie wiedział, jak się nazywam, to Krzysztof Trzaskalik z oddziału Strumień. Tu jest do mnie telefon. Tu na ulotce są wyniki za dwa ostatnie lata. A tu rodzina mojego szaleńca. O, tu jest szalona. Raz. Tu, to jest ona. Ta nie chce ostrości złapać.
O, teraz się złapało. Tu jest trochę przyjemniej, nie dmucha tak jak na podwórku. Kolega tutaj dostanie z niej wnuka. Tutaj jest. Tutaj młodziaczek. Idź. Tutaj pstra ze sztoli i grytów. Samiczka, też wnuczka szaleńca. Właśnie z tych gołębi. Także tu wnuczka całej tej pary, czyli szaleńca i szalonej, wnuczka tej pary. A, o ten czarny mi się przypomniało, że w zeszłym roku jego brat zrobił pierwszy konkurs na oddział, nawet na filmie to było nagrane. O, o następny młodziak, ciemny, to jest rodzeństwo ze sztoli. I o, tu jeszcze jeden byczek. Tak więc dziękuję koledzy za uwagę. Tutaj mały przeglądzik hodowli wam dzisiaj zrobiłem. Następne młode tam rosną, będą za kilka dni. A później, tak jak żeście widzieli, te młodziaki, które są tam poobrączkowane, pokazałem, to kwestia 2 tygodni, czyli za 2 tygodnie, czyli przed świętami wielkanocnymi, myślę, że będzie coś do wysyłki i po świętach, także koledzy, którzy tutaj mają zamówione młode, proszę się odezwać, w jakim terminie odpowiada wam wysyłka. No i to tyle. Do usłyszenia. Pozdrawiam i życzę zdrowia w tych teraz trudnych czasach dla wszystkich. Dobry lot.